2 miliony złotych kosztowała realizacja projektu Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina Zdroi. 85% kwoty to środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt składa się z trzech zasadniczych elementów. Jak podkreśla burmistrz Jedliny Zdrój, Leszek Orpel, mają one poprawić komfort życia mieszkańców. Wybudowaliśmy ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego wzdłuż kompleksu sportowego rzeki Jedlinka. Bardzo fajny, już użytkowany ciąg pieszo-rowerowy. Wymieniliśmy ponad 300 lamp sodowych na lampy elektrooszczędne LED-owe. Oprócz tego kilkadziesiąt nowych lamp w dzielnicy Suliszów wybudowaliśmy, udało się wybudować. No i oprócz tego wybudowaliśmy tak zwane trzy centra przesiadkowe w Jedlinie Zdroju i na jednym akurat stoimy. Centrala przesiadkowa znajduje się na Placu Zwycięstwa przy ulicy Pokrzywianka i w dzielnicy Jedlinka na skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej i Kłodzkiej. Są to miejsca parkingowe przy przystankach autobusowych. Dzięki nim można zostawić swój samochód i rower, a w dalszą podróż po aglomeracji wałbrzyskiej udać się komunikacją miejską. W planach jest także rozwój komunikacji kolejowej. 200 metrów stąd doczekamy się funkcjonowania przystanku kolejowego, bo jak wiemy, będzie remontowana, modernizowana linia kolejowa 285 Jedlina Zdrój Świdnica i po tej linii będzie jeździł co najmniej szynobus i to czy on będzie jechał w kierunku Wałbrzycha, czy w kierunku Świdnicy i Jaworzyny, to jeszcze okaże się, ale tak naprawdę ta koordynacja pomiędzy w transporcie publicznym, pomiędzy możliwością przesiadania się z autobusu na przykład szynobus jest bardzo ważna. Robi to Wałbrzych, robi to też Jedlina i za 2 lata to jeszcze bardziej będzie żyło i dlatego to będzie jeszcze bardziej funkcjonalne. Koszt realizowanej inwestycji to około 2 miliony złotych. Udział środków z aglomeracji wałbrzyskiej to 85%.